To był ostatni sparing GKS Bełchatów przed tą rundą wiosenną? No, z tego co widzę po warunkach to raczej tak, bo mimo że znaleźliśmy boisko trawiaste, to było grząskie. Wiadomo, no, śnieg padał tutaj też od rana i cieszymy się, że zagraliśmy w ogóle na trawie, bo to pierwszy nasz taki sparing w lutym na trawie, a przecież w takich warunkach będziemy rozgrywać mecze z Dolkanem. I nie podejrzewam, że do soboty zrodzi nam się myśl jeszcze taka, żeby nagle szukać kolejnego sparring partnera, bo mniej więcej wiemy już, w jakim jesteśmy etapie przygotowań, co potrafimy, gdzie szukać jeszcze ewentualnie poprawek tej mankamentów naszej gry. Jesteśmy gotowi, no czekamy już, żeby wystartować i w końcu zacząć trenować też na naturalnych boiskach i skupić się nie tylko na sparingach, ale przede wszystkim w meczach o punkty. No, były mecze takie, że cieszyły szczególnie kreowanie sytuacji ofensywnych, bramkowych. Ale były mecze takie jak dzisiaj, że straciliśmy bramkę z przeciwnikiem z naszego szczebla rozgrywkowego po błędzie indywidualnym, po rzucie karnym spowodowanym zupełnie niepotrzebnie w ostatniej minucie pierwszej połowy. No, to są takie błędy, które no, nie przystoją nam na tym poziomie, ale z drugiej strony trzeba też... Ja się muszę rozgrzeszyć, bo to sfaulował zawodnik, który nie grał przez pół roku w piłkę i w związku z tym brak takiego ogrania z takim przeciwnikiem też może je lepiej, że to dzisiaj zrobił, a nie na pierwszym meczu w Dolkanie. Tutaj nie chciałbym zwalać na boisko, bo wydaje mi się, że ogólnie mecz był sparingowy tutaj praktycznie na 0-0, bo jak i z jednej, tak i z drugiej strony nie było za wiele okazji, gdzieś praktycznie dominowała gra tylko górną piłką, bo po ziemi naprawdę było ciężko grać. W różnych momentach też pracowaliśmy dosyć ciężko, też nie, ta gra nie wyglądała dobrze, też były momenty takie, gdzie w tych sparingach wyglądaliśmy dobrze, zdobywaliśmy bramki. Także trzeba wszystkie te dobre rzeczy przełożyć na ligę, błędy wyeliminować i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zaplecze nasze bezpośrednie, bo uruchomiłem tylko i wyłącznie z tego powodu, że boisko jest grząskie. I tutaj grać po 90 minut w takim błocie, to tak uważaliśmy, że lepiej zagrać na dwa składy i zrobić dobre dwa treningi wczoraj, dwa treningi jutro jeszcze mamy też możliwość, jeszcze w piątek będziemy pracować. Ale ci, co wyszli w drugiej połowie, to zdecydowanie może poza Witasikiem i Szymorkiem, bo ich nie nazywałbym już nadzieją, no bo to są zawodnicy ukształtowani i bardzo blisko też rywalizacji o miejsce w pierwszym składzie. Pozostali to Michalski, Kowalski, Ryszka, Maciejewski. To są wszystko 96, 7, 8 roczniki i nad nich będziemy budować przyszłość GKS-u w przyszłym sezonie, może za 2 lata. Dołączy ktoś, bo tak spekulują, prezes uspokaja, że trwa pogłębiona analiza rynku zawodników, więc właśnie jak to wygląda? Oczywiście przyglądamy się różnym możliwościom, jest kilka nazwisk, ale konkretów nie ma, liczymy na to, że uda nam się jeszcze jedną, być może dwie osoby ściągnąć. Cisza nie znaczy, że nic się nie dzieje w klubie, bo żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Musieliśmy pewne ruchy zrobić, żeby kogoś do nas ściągnąć. Kadry mamy taką, wydaje mi się, jeszcze jedno, dwa nazwiska i będzie optymalne, ale cały czas nad tym pracujemy. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Ostatni sparing przed ligą przegrany, może nie napawa optymizmem, ale trzeba patrzeć pozytywnie w przód. Wiemy, jaka nas runda ciężka czeka, wiemy, że są dwie kolejki mniej, więc tych meczów jest mniej, punktów mniej do zdobycia jest, ale dla nas najważniejsze, żeby dobrze wystartować. Przygotowani do sezonu jesteśmy, wydaje mi się, dobrze i jeżeli jedno, dwa nazwiska jeszcze dojdą, to powinniśmy odgrywać jakąś tam większą rolę w pierwszej lidze.